Norbert Z. miał najpierw wyznawać miłość 18-letniej Natalii, a później skrupulatnie zaplanować jej morderstwo. Własnej dziewczynie zadał kilka lub kilkanaście ciosów dwoma nożami. Następnie postanowił mieszkać z jej zwłokami. Ciało nastolatki odnalazł dopiero właściciel wynajmowanego przez parę mieszkania, gdy 21-letni sprawca morderstwa oddał mu klucze i postanowił się wyprowadzić. Lista zarzutów wobec Norberta Z. jest bardzo długa. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Do tej przerażającej zbrodni miało dojść w maju 2021 roku w mieszkaniu przy ulicy Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Para pochodziła z Bielska Białej, ale kilka miesięcy przed feralnymi wydarzeniami 18-letnia Natalia przeprowadziła się do stolicy Podkarpacia za namową swojego chłopaka, 21-letniego Norberta Z. Młody mężczyzna znalazł tam pracę i poprosił ukochaną, by przeniosła się razem z nim. Dziewczyna jeszcze uczyła się w liceum, lecz korzystała z nauki zdalnej. Zapewne nie widziała poza młodym mężczyzną świata, więc zgodziła się. Ta decyzja okazała się być dla niej tragiczna w skutkach. Z ustaleń prokuratury wynika, że Norbert Z. miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad 18-latką. Jak ustalili reporterzy Superekspresu, 21-latek wszczynał awantury, podczas których wyzywał swoją partnerkę, poniżał ją, upokarzał i ograniczał kontakt z rodziną. Był chorobliwie zazdrosny. Posunął się także do przemocy fizycznej. Popychał, szarpał, targał za włosy, wykręcał ręce, pluł w twarz i uderzał pięściami w różne części ciała. Kłótnie miały powodować między innymi sprawy finansowe Norberta Z. Jak podaje prokuratura okręgowa w Rzeszowie, mężczyzna od września 2020 roku miał wszczynać awantury domowe, podczas których znęcał się nad Natalią. Śledczy ustalili, że 21-latek składał także fikcyjne oświadczenia o swojej sytuacji finansowej, podając nieprawdziwe dane dotyczące zatrudnienia i osiąganych dochodów w celu uzyskania kredytów oraz kart kredytowych. Przez internet złożył nawet wniosek o udzielenie kredytu w imieniu swojej dziewczyny i posługując się jej danymi osobowymi, bez jej wiedzy i bez jej zgody. Karta kredytowa, którą miał założyć na Natalię, została obciążona na prawie 15 tysięcy złotych. Jeden z kredytów wzięty na jej nazwisko wyniósł 1000 złotych, a wniosek przez internet na jej dane został złożony w celu uzyskania kredytu detalicznego na kwotę 100 tysięcy złotych. Z czasem Norbert Z. coraz bardziej przekraczał granice, tak jakby chciał sprawdzić, kiedy Natalia powie dość. Negatywne emocje zbierały się między parą, aż w końcu eksplodowały podczas najostrzejszej kłótni, do której doszło 20 maja 2021 roku. To wtedy, zdaniem prokuratury, Norbert Z. z zimną krwią zamordował 18-letnią Natalię. Z ustaleń śledczych wynika, że do zabójstwa doszło w wynajmowanym mieszkaniu w Rzeszowie. 21-letni Norbert Z. pozbawił życia swoją dziewczynę, 18-letnią Natalię J., zadając jej kilka lub kilkanaście ciosów dwoma nożami. Najpierw uderzał w okolice klatki piersiowej, a kiedy nastolatka na moment się wyrwała i próbowała uciec, dogonił ją i zaczął dźgać w tył szyi oraz w kark. Na koniec usiadł na niej i zaczął dusić, żeby upewnić się, że nie przeżyje. Gdy Natalia upadła na podłogę, sprawca miał przy niej przykucnąć i zacisnąć ręce na jej szyi tak mocno, że spowodował złamanie kości gnykowej. Doszło także do krwotoku zewnętrznego i wewnętrznego, powodując tym samym zgon pokrzywdzonej. Ale Norbert Z. nie pozbył się zwłok Natalii, nie próbował ich nawet jakoś specjalnie ukrywać. Przez dwa najbliższe dni mieszkał z nimi, pozostawiając ciało 18-latki w sypialni, obok łóżka, w którym jeszcze niedawno razem spali. 21-latek wystawiał też rzeczy należące do dziewczyny w lombardach. W ten sposób chciał sprzedać jej laptopa, albo telewizor, czy nawet suszarkę do włosów, które z kolei należały do właściciela wynajmowanego mieszkania. Sprawa wyszła na jaw, kiedy z 21-latkiem niespodziewanie skontaktował się właściciel mieszkania. Zapewne nie była to miła rozmowa, bo Norbert i Natalia zalegali z opłatą za czynsz. Mężczyzna przyszedł do lokum, by odebrać pieniądze, ale podejrzany zapewnił go, że to 18-latka ma dla niego środki i znajduje się w galerii handlowej. Grał na zwłokę, bo wiedział, że przecież dziewczyna nie żyje i mężczyzna nie może wejść do środka. Niczego nieświadomy właściciel mieszkania zgodził się udać razem z
Norbertem do galerii, gdzie niespodziewanie podejrzany wręcz wepchnął mu klucze do mieszkania, a następnie uciekł w nieznanym kierunku. Zdezorientowany mężczyzna wrócił do budynku, w którym żyła na co dzień para, około godziny 12:30 i w jednym z pomieszczeń, w sypialni, dokonał szokującego odkrycia. Zakrwawione zwłoki Natalii z licznymi ranami kłutymi były pozostawione na widoku, jak gdyby nigdy nic. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby. W rozmowie z Superekspresem Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, ujawnił, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zabójstwo Natalii J. było uprzednio zaplanowane, a motywem działania oskarżonego była chorobliwa zazdrość. Takie postawienie sprawy wyklucza tym samym, że Norbert zabił w afekcie, pod wpływem emocji, podczas kłótni. Zdaniem prokuratury zaplanował zbrodnię, której dokonał. Norbert Z., mieszkając ze zwłokami dziewczyny, nie zdążył obmyślić porządnego planu ucieczki czy ukrycia się. Próbował wyjechać z miasta, ale to mu się nie udało. Został szybko złapany przez funkcjonariuszy, których o wszystkim powiadomił właściciel wynajmowanego przez parę mieszkania. Policyjna obława przyniosła skutek, ponieważ 21-latek wpadł w ręce mundurowych zaledwie po 2 godzinach od zgłoszenia. Podejrzany w przeszłości nie był karany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, konsekwentnie odmawiał składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, choć był przesłuchiwany kilka razy. Na wniosek prokuratora 24 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania mężczyzny na okres 3 miesięcy, który był wielokrotnie przedłużany przez sąd. Akt oskarżenia przeciwko 21-latkowi skierowano do Sądu Okręgowego w Rzeszowie nieco ponad rok od aresztowania, 29 kwietnia 2022 roku. Norbertowi Z., pochodzącemu z Bielska Białej, zarzucono dokonanie 9 przestępstw, w tym zabójstwa 18-letniej Natalii J. ze szczególnym okrucieństwem oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, znęcania się fizycznego i psychicznego nad pokrzywdzoną, przywłaszczenia powierzonych rzeczy, oszustw i wyłudzeń kredytów, jak również podszywania się pod tożsamość innej osoby w celu uzyskania kredytu. Za pierwszym razem oskarżony Norbert Z. stanął przed sądem w lipcu 2022 roku, ale w trakcie trwania procesu zmarła sędzia, zasiadająca w składzie orzekającym. Wszystko musiało więc rozpocząć się od początku. Nowy proces ruszył 19 stycznia 2023 roku z nowym składem sędziowskim. Po odczytaniu aktu oskarżenia został on utajniony ze względu na brutalne okoliczności sprawy i dobro rodziny zamordowanej Natalii. Norbertowi Z., oskarżonemu o zabójstwo dziewczyny, grozi kara dożywotniego więzienia.